Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Jarek i zapraszam Was na ostatni komiksowy unboxing, jeżeli chodzi o wydawnictwa Egmont. Tak mi się wydaje, że już no, nic z Egmontu w tym roku nie zobaczymy. Przyszła paczka jest bardzo ciężka. Zaraz będę chciał Wam pokazać, co też w niej się znajduje. Ale zanim zaczniemy, oczywiście przypominam Wam o tym, abyście skorzystali z tej wolnej chwili, kiedy to robię i zajrzeli tam na dół, oczywiście tutaj gdzieś w opisie tego filmu są linki do moich mediów społecznościowych, tam gdzie możecie mnie wesprzeć, ewentualnie nawiązać ze mną współpracę. A tymczasem otwórzmy i zobaczmy, co też się znajduje. Jedną pozycję już chyba zdążyliście zauważyć, więc pewien sekret już został odkryty, jeżeli mówimy o komiksy Egmontowe. I właśnie tak też jest. Pierwszą z tych pozycji jest Nieskończona granica Joshua Williamson i Xeramnico. Byłem ciekawy tej pozycji, bo jest to trochę takie, bym powiedział, coś może niedosłownie nowe DC Comics, prawda? Ale raz, że właśnie na grzbiecie jest Darkseid, dwa, że właśnie coś troszeczkę innego i może być fajne, powiem w ten sposób. Tak samo jak było to w przypadku innych pozycji, choćby nawet te nowe pokolenia DC, które też mi się, przyznam szczerze, podobało. Więc zobaczymy. Twarda oprawa przede wszystkim. Ja myślałem, że to będzie w miękkiej, nie ukrywam, więc jestem zaskoczony. Cena okładkowa 139,99. Dość pokaźnych rozmiarów pozycja, więc no, zobaczymy, jak to się będzie prezentowało. Jestem ciekaw tego komiksu, nie ukrywam. Także, no mówię, będziemy studiować, sprawdzać. Spodziewajcie się pewnie jeszcze przed świętami materiałów i zobaczymy, jak to się będzie prezentowało. Tak pokrótce mniej więcej wygląda to następująco, tak jak właśnie widzimy. No i się przekonamy, prawda? Co też nam funduje nowa granica, nieskończona granica. Także tak. Idziemy dalej i mamy w końcu też Batmana, tom czwarty, Zabobonna zgraja. Różne są opinie na temat tego komiksu. 59,99 cena okładkowa. Różne są opinie. No i zobaczymy. Ja też będę chciał się swoją podzielić. Na pewno u mnie nawet najsłabszy komiks z Batmanem, kto mnie ogląda doskonale wie, jest przynajmniej dobry. Więc tutaj też trzeba wziąć na to małą poprawkę, ale zawsze jednak ja to wychodzę z założenia, że Batman to jednak Batman. Miękka oprawa ze skrzydełkami oczywiście, jak możemy zobaczyć. Tutaj mamy prezentację tych trzech ostatnich, które możecie znaleźć u mnie na kanale pozycji z stanu przyszłości. A tutaj mamy te wcześniejsze, prawda, co były tomy z serii Batman oraz właśnie Nieskończona granica i to, co wspomniałem, DC pokolenia. Także tutaj może być fajnie mimo wszystko. Ja mówię, Batmana zawsze lubiałem i no i rysunki widzę są spoko. Fajnie jest przedstawiony Scarecrow, fajnie wygląda, jest też Grifter, więc na pewno będzie się działo. Będzie się działo. Idziemy dalej. Kolejną pozycją, jaką tutaj mamy, jest to Czarny Młot, Odrodzenie, część pierwsza. Jeff Lemire oczywiście. Jeżeli chodzi o Czarny Młot, to czytałem wszystkie do tej pory pozycje, jakie się ukazały. 49,99 cena okładkowa. Także mówię, jestem z tą serią na bieżąco. No nie oszukujmy się, Czarny Młot, widać, że tutaj jest, chyba większość się ze mną zgodzi, ale jest takie trochę wzorowanie się na Lidze Sprawiedliwości. Te postaci, które tam się pojawiają, no mają takie nawiązania właśnie zaleciałości, bym powiedział, odnośnie Ligi. Więc no cóż, jeśli się wzorować, to na najlepszych, prawda? No Liga Sprawiedliwości jest najlepsza przecież, prawda? Także ściągamy już opakowanie, że tak powiem, tą folijkę i zobaczmy, jak jest w przypadku Czarnego Młotu. Tutaj on ma miękką oprawę, ale bez skrzydełek. Także, no mówię, Czarny Młot jest fajną serią. Tutaj oczywiście są losy tego głównego takiego bohatera, córki. Losy córki widać już, widzę po prostu, po tym pamiętam, jak ona się prezentowała.
I właśnie poznamy chyba, tak by wychodziło przynajmniej, bo ja nie czytałem, powiem szczerze, nic na ten temat. Czekałem po prostu, aż się ukaże, ale no, można wnioskować po okładce, że właśnie tą postać poznamy. Kolejną pozycją, którą tutaj mam, w końcu się pojawił trzeci tom Więzy Krwi, Leonsome, Ifes Wolfsa. Tak samo na przykład fajna jest bardzo seria Książę Nocy, więc tutaj też 39,90. Fajnie, że w końcu poznamy dalsze losy historii tych dwóch pierwszych zeszytów, które miałem, czytałem, więc seria mi się bardzo podobała i cieszę się, że tutaj ponownie będę mógł dowiedzieć się, co się stało z naszym głównym bohaterem. No i na koniec prawdziwa bomba. W pewnym sensie jedni będą cieszyć się, inni mniej. No ale ja jednak zaczynam lubić Morrisona i drugi tom Niewidzialni oczywiście, czy jak to woli Księga Druga. Cena okładkowa 139,90. Jest ok, przy takiej objętości, ładnie wydany, w twardej oprawie. Jestem zadowolony, tak? Jakby to można powiedzieć. Także zobaczmy, jak się nam prezentuje oczywiście ten tom. Druga księga. Okładka dość nietypowa, powiem szczerze, ale zawartość. Mówię, pierwszy tom mi przypasował, znajdziecie oczywiście na moim kanale, gdybyście chcieli taką bardziej pogadankę. I tutaj jest jeszcze, o właśnie, pokazane premiery Niewidzialni, tom trzeci i tom czwarty. Taki odchodzący trochę od tej kolorystyki, bardziej mroczny. No ale wszystko już będzie w przyszłym roku wiadome, gdyż to czterotomowa seria. Przepraszam za kamerę. No i tutaj zobaczymy, co się wydarzyło, jakie były dalsze losy naszych bohaterów. Być może znowu nagram to trochę w bardziej takiej formie pogadanki, aniżeli recenzji, gdyż no jednak Morrison na to zasługuje. Naprawdę te ostatnie pozycje, które z nim zacząłem czytać jako scenarzysty, naprawdę mi pasują i jestem zaskoczony, bo wiecie, jakie miałem wcześniej zdanie, a jednak widać, to zdanie zawsze można zmienić. Więc tak to się prezentuje. Wszystkie pozycje, które tutaj mamy. Już je sobie ułożę. I o właśnie, w taki sposób będzie ładnie widoczne. O. Także tak, moi kochani, tak to wygląda. Lens są oczywiście największe objętościowo. Można zauważyć inne, są wszystkie do siebie zbliżone. I ostatni prawdopodobnie, a raczej na pewno unboxing od Egmontu w tym roku. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego materiału. Zachęcam Was do tego, abyście teraz, jeżeli macie na przykład możliwość, skomentowali, polubili, udostępnili. Będzie mi bardzo miło wtedy. Nie zapomnijcie też o tym, aby zasubskrybować kanał, ewentualnie zaznaczyć też dzwonek. Dzięki temu będziecie na bieżąco z moimi materiałami, nic Wam nie ucieknie. I tymczasem z Wami się żegnam. Wyczekujcie kolejnych porcji materiałów komiksowych i okołokomiksowych. Tymczasem ja z Wami się żegnam. Widzimy się w kolejnych. Trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.